Szanowni Państwo, z okazji przypadającej 24 lipca 94. rocznicy urodzin Janusza Grabiańskiego przedstawiamy dziś jego ilustrację do książki z około 1955 roku. Grabiański, artysta grafik, ilustrator książek i serii wydawniczych, projektant plakatów, kart i znaczków pocztowych, zapisał się w naszej pamięci przede wszystkim jako jeden z najwybitniejszych polskich twórców ilustracji do książek dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Studiował w ASP w Krakowie, by po 2 latach przenieść się do Warszawy, gdzie kontynuował studia w latach 1952-55 pod kierunkiem profesora Jana Marcina Szancera i profesora Józefa Mroszczaka. Po ukończeniu studiów Grabiański bardzo szybko wyspecjalizował się jako ilustrator książek dla dzieci oraz serii wydawniczych, na przykład cyklu Naokoło Świata, publikowanego przez Państwowe Wydawnictwo Iskry. Współpracował też z naszą księgarnią i wydawnictwami zagranicznymi z obszaru niemieckojęzycznego. Był niekwestionowanym mistrzem akwareli. Jego lekkie, a jednocześnie wyraziste prace zdobią okładki książek przygodowych, podróżniczych czy fantastycznych, dopełniając często ich treści. Praca artysty wyróżnia bogactwo szczegółów i barw, przy czym sprawiają one wrażenie wykonanych z niewymuszoną swobodą i łatwością. Stworzone przez niego dzieła stanowiły kwintesencję tego, co dziecięcy czy dorosły odbiorca rozumie pod pojęciem ilustracji. Mistrzowskim pociągnięciem pędzla potrafił wyczarować bohaterów książki. Ludzi bądź zwierzęta, podkreślić ich cechy charakterystyczne i uczynić je sympatycznymi. Lekkie, barwne, akwarelowe muśnięcia farby potęgują wrażenie ruchu. Ilustracje artysty z jednej strony podążają za treścią literackiego pierwowzoru, a z drugiej zaś stanowią świetnie skomponowane i perfekcyjnie namalowane dzieła sztuki. Wystarczy przypomnieć sobie wizerunek uchwyconego w skoku rogasia z Doliny Roztoki, z okładki książki Marii Kownackiej, zawadiackiego kota w butach, z utworu Hanny Januszewskiej, dziwy i egzotyczne zwierzęta na kartach, książek Arkadego Fidlera czy dzieci z okładki elementarza Mariana Falskiego. Był wreszcie Grabiański autorem plakatów i grafiki reklamowej. W 1957 roku otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie lotu, a z czasem firma ta powierzyła mu opiekę nad identyfikacją wizualną oraz projektowanie materiałów promocyjnych. Największą furorę zrobił jego plakat przedstawiający przemiłego brązowego cocker spaniela wysuwającego zaciekawioną głowę z ciemno-niebieskiej torby podróżnej z firmowym emblematem lotu. Tworzył również znaczki pocztowe, w tym m.in. cenione serie z wizerunkami psów, kotów, ptaków, motyli czy zwierząt egzotycznych. Artysta należał do ilustratorów znanych i podziwianych na świecie. Był też zdobywcą wielu nagród i wyróżnień w Polsce i na świecie. Książki ilustrowane przez Grabiańskiego ukazały się w ponad 20 krajach całego świata, od Finlandii po RPA i od Japonii przez Europę po USA. W ciągu niespełna 25 lat pracy zilustrował łącznie kilkaset książek z klasyki polskiej i obcej, m.in. o krasnoludkach i sierotce Marysi, Marii Konopnickiej, Cudowną podróż Sermy Lagerlöf, bajki Charlesa Perrotta czy Przygody Filonka Bezogonka Knudsona. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych w Polsce, Austrii, Szwajcarii i w Niemczech. Brał udział w najważniejszych zbiorowych pokazach polskiej ilustracji, jak i w wystawach międzynarodowych. Janusz Grabiański przez całe dorosłe życie mieszkał i pracował w Warszawie. Artysta zmarł nagle, w pełni sił twórczych, w wieku zaledwie 47 lat. Zawał serca zabrał go w szczytowej artystycznej formie. Zapraszamy na stronę www.attikus.pl do działów dzieła sztuki i antyki, Polska Szkoła Ilustracji oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.